Witamy serdecznie wszystkich hodowców. Dzień dobry, witamy. Dzisiaj od super hodowcy z Gołębnika i ze sklepu Rafała Grzybowskiego z Rypina. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Dzisiaj spotkaliśmy się przy okazji naszego kolejnego nowego produktu, którym jest sól kąpielowa. Dlaczego u Rafała? Dlatego, że Rafał już jakiś czas temu zasugerował, że warto by było, żebyśmy zrobili dobrą sól kąpielową, bo kiedyś taką sól kupiłeś, nabyłeś, przywiozłeś z zagranicy? Tak, za granicy, za pośrednictwem, tutaj muszę powiedzieć, bo to kolega mi pomógł, Radek Granica tutaj z sąsiedniego oddziału. No i on kiedyś mi dał ją na próbę i powiem szczerze, że testowałem tych soli kilkanaście, bez przesady, i ta mi się po prostu najlepiej sprawdziła pod każdym względem. Dlatego tutaj miałem możliwość, żeby po prostu sprawdzić ją pod innymi też aspektami tutaj w instytucie, więc... To znaczy tak, u nas to było akurat, no akurat był taki moment, że rozmawialiśmy, właśnie zasugerowałeś tą sól i ja akurat Ci powiedziałem, że jesteśmy w trakcie przygotowywania właśnie nowego produktu, tej soli, Ty akurat jakąś tam resztkę... Tak. Co się okazało, to było to samo. To znaczy bardzo podobny produkt, bo my jeszcze mieliśmy tutaj w testach swoje dodatki do tej soli. Dołożyliśmy dodatki tak, żeby ona była, no, że tak powiem, skuteczniejsza, lepiej działająca. No i bardzo szybko trafiła pierwsza próbka do Ciebie tej soli. Wypróbowałeś, Rafał tutaj powiedział, że to jest ten produkt, jak nie jeszcze lepszy, no bo chcieliśmy... Nie no, ja uważam, że naprawdę rewelacja, bo same plusy, raz, że zwalcza wszelkie insekty, to jest raz, dwa, jeśli chodzi o przemakalność u gołębi, bo czasami jest z tym problem, to jest super, gołębie wyglądają jakby przyszły z lotu, gdzie umijały jakieś burze, są totalnie mokre, wyglądają jak w cudzysłowie mówiąc ścierki do wyrzymania od naczyń, bo tak wyglądają, czyli przesiąkają, pióra zmoczone są wszystkie, to co jest też bardzo ważne. I mimo tego, że bo często w solach stosują różne firmy tak zwany wabik dla gołębia, bo gołąb reaguje na kolor żółty i zielony. Tu tego tak zwanego wabika nie ma, bo jest, wygląda woda naturalnie, to gołębie bardzo chętnie się kąpią. Tak. Jest różnica, tak jak używałem z innych firm i posiadały ten barwnik, to pierwszy raz jak gołębie się wykąpie, są takie nie do końca ufne, bo były przyzwyczajone do, powiedzmy, żółtego koloru i od razu wchodziły, natomiast tutaj tak niepewnie, ale to jest tylko za pierwszym razem, za kolejne razy od razu wchodzą chętnie, super, rewelacje. Dlatego, że się przyzwyczają i po prostu mają komfort, komfort po skorzystaniu właśnie z tej kąpieli na bazie tej soli, po prostu go czuje komfort, dlatego, że to pióro jest elastyczne po tej kąpieli, jest czyste, bo zadanie tej soli jest, że tak powiem, skuteczne wyczyszczenie z, no tutaj jeśli chodzi o gołębie, to skórzu, skórzu, no i zwalczanie piórojadów, czyli wszystkich tych pasożytów, które bytują na skórze i w piórach. No po prostu, jeśli czują komfort, jest im wygodnie, dobrze po tej kąpieli, no to chętnie z niej korzystają. I tutaj tak naprawdę to podziękowanie dla Ciebie, Rafał, bo to zupełny, totalny... To jest taka obopólna korzyść. Zupełny, totalny przypadek, żeśmy o tym zaczęli rozmawiać. Się okazało, że my sprawdzaliśmy to u Ciebie w Gołębniku, a tu się okazało, że Ty miałeś z zagranicy podobny, to znaczy na bazie, że tak powiem, podobnych soli. Tak, bardzo podobne. Chlorków magnezowych, soli magnezowych. Dołożyliśmy tutaj swoje rzeczy. Ja o tym będę mówił na kolejnych filmach, dokładnie co tutaj mamy. Ale jeszcze się okazało, wow, Jeszcze jedna rzecz, która jest też bardzo ważna dla wszystkich hodowców, a mianowicie cena. No tak, jest konkurencyjna w stosunku do innych soli. Naprawdę cena jest, uważam, że w stosunku do jakości to mogę śmiało powiedzieć, że takiej soli na rynku nie ma. Przynajmniej ja takiej nie znam i nie widziałem, a trochę szukałem, żeby była taka jakość i taka cena. No bo tu są opakowania różne, ale generalnie 5-kilogramowe, no i cena jest, uważam, że wręcz powiedziałbym, że śmieszna, no bo kapitalna rzecz, a cena to tak jakby miał nowego Mercedesa, a zapłacił jak za 10-letniego i nim jeździł. No to super, to rewelacyjne słowa. Dla nas cena, no oczywiście też jest ważna jako producenta, ale najważniejsza jest jakość, czyli po prostu Twoje... Oczywiście, jakość jest, tak jak wspomniałem, jakość, nowy Mercedes raczej jest, to jakość jest najwyższa, a tutaj cena jest 10-letniego. No ja tak uważam, bo tutaj nie widzę jakiegoś minus, nie wiem, na razie jeszcze być może, że jakiś tam znajdę, będziemy tutaj, zgłoszę, będziemy ulepszać, ale na chwilę obecną no, osoby też, które to testują, kupują, bo jest już od jakiegoś dobrego miesiąca u mnie w sklepie. Duża ilość osób, może nie będę to reklamował, bo część osób może nie będzie sobie życzyć, ale między innymi i mistrzowie Polski zeszło w roku 2020-2019 też testowali, są zachwyceni w różnych regionach Polski od morza po Tatry. I powiem szczerze, że każdy jest zadowolony i bierze tą sól i będzie brał, no bo mówię, jest jakość, jest cena konkurencyjna na pewno, no i jeszcze ma właściwości regeneracyjne dla gołębia, bo też super jest na podstawie tutaj badań, wchłania się przez skórę i przez to gołąb szybciej dochodzi do siebie i się regeneruje, także jeśli chodzi teraz na loty, no to nie wyobrażam sobie po jakimś cięższym locie, żeby w jakiś inny sposób szybciej gołębie zregenerować. Wiadomo, że są rzeczy, które podaje się do wody, to swoją drogą, ale no wiadomo, że tak jak sportowiec kiedyś też trochę w piłkę grałem, największym relaksem oprócz tego, co spożywamy, jest odnowa biologiczna, a w tym przypadku to jest odnowa biologiczna gołębi. Dokładnie, no pielęgnacja, tak? Czyli środki pielęgnacyjne. Tak. W to na pewno też będziemy wchodzić, myślę, że w najbliższym czasie takie produkty w naszej ofercie też będą się pojawiać. Tutaj chcieliśmy jeszcze dodać bardzo ważną rzecz, co chcieliśmy osiągnąć tą solą. No, tutaj takim bardzo ważnym celem było, czyli te właściwości pielęgnacyjne gołębi, tak. Ale za wszelką cenę chcieliśmy uniknąć negatywnych skutków, jeśli chodzi o pobranie, czyli w tym przypadku w momencie, kiedy gołębie się napiją, i już wiemy to na 100%, bo tak, tak my to potwierdziliśmy u siebie, tak. I Rafał, ty też to dokładnie, to bo wiadomo jak jest z kąpielą. Ktoś wstawi, nie zawsze jest czas, żeby tam 20 czy 15 minut, czy pół godziny po wstawieniu tej kąpieli, żeby wylać z wanienki wodę i wiadomo co gołębie wtedy robią, piją. Sole, które stosowałem, zdarzało się, szczególnie u samic, że one mają większe zapotrzebowanie, szczególnie gdy są lęgi, piły i dostawały zapalenia wola po tych. Był problem, później trzeba było odstawić, nie wiadomo co z młodymi, ktoś jak nie ma czasu, to jest podwójny problem. Wychodziły z tego gołębie, zgadza się, ale tak, był problem z młodymi, no bo wiadomo, że jakby to pompowały, to by było po młodych. Dwa samica była wykluczona na jakiś lęk, więc już był, no straty, były duże straty. Natomiast tutaj specjalnie dałem na jednym gołębniku, żeby się napiły, zostawiłem, wygoniłem do woliery, zostawiłem, żeby zostały po kąpieli jeszcze godzinę. Widziałem, że bardzo duża ilość gołębi normalnie to spożywała, piła i nie było żadnego, to 2- czy 3-krotnie robiliśmy. I nie było zapalenia wola w ogóle, nawet luźniejszego kału nie było, także to jest też bardzo duży plus. To jest właśnie rzecz, którą chcieliśmy osiągnąć, czyli w zasadzie no, usunąć te negatywne, tak, tak, super, tak powiem, skutki kąpieli właśnie, tak, po spożyciu no, przygotowanych roztworów z różnych soli, bo dokładnie, takie sygnały mieliśmy i to w zasadzie było, jeśli się coś takiego pojawiło, to właśnie mieliśmy na celu właśnie przygotowanie, tak, takiego produktu, który nie będzie miał tych skutków ubocznych właśnie po spożyciu. I tutaj jesteś osobą kolejną, która to potwierdza, że... Nie, no naprawdę, to jest rewelacja, sprawdzone, także to tak, 100%. Także to jest dla nas duży sukces. Także zachęcamy, ja zachęcam do spróbowania, do skorzystania. I co? Ja również, to myślę, że rewelacja, także ktoś, kto szuka albo się waha, to myślę, że warto spróbować, to nie jest, tak jak mówiłem, cena jakaś tam wygórowana, chociaż spróbować. Ja uważam, że jeśli spróbuję, to na 10 osób, które spróbują, co najmniej 8-9 myślę, że wróci. Konfekcja jest, tutaj w zasadzie też zasugerowałeś, tak, jest 5-kilogramowa. Tak, i jest szczelnie zamknięta, nie, nic się nie stanie, nie złapie wilgoci, także to też jest, ma znaczenie. Także no, ja uważam, że tutaj, no, tak jak wspomniałem, są same plusy tego. 5-kilogramowe opakowanie i kilogramowe, także do, tak, tego spróbowania, czy do mniejszej ilości, tak, kilogramowe, tak, tutaj to będzie zasadne. W zasadzie to wszystko. No co, życzymy wszystkiego dobrego w lęgach, tak, w tej chwili. W lęgach i później w lotach. Miejmy nadzieję, że się odbędą, bo COVID bywa nieobliczalny, co było widać w zeszłym roku. W tym, no, na chwilę obecną, jakby miało być w ten weekend, no to by się odbyło, ale kolejne 100% to nie ma, jest nieobliczalne. Tak, dlatego życzymy wszystkim dużo, dużo zdrowia, spokoju. Dokładnie. Dla Ciebie, dla siebie w zasadzie, no dla wszystkich. I dla wszystkich oglądających. Tak, dla spokoju. Dobry lot. Dobry lot, pozdrawiamy. Pozdrawiamy.